Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Tym razem rozmawiam z panem Arkadiuszem Konkol ze stowarzyszenia Pomuchel Lęborg czy klubu? Sportowy klub wędkarstwa morskiego Pomuchel Lęborg. Dobra, można trzy słowa o tym klubie? Oczywiście. Jest to klub z wielkimi tradycjami. Byliśmy pierwszym klubem, który zaczął sportowo, wędkarsko łowić ryby i z plaży, i z kutra. Ile lat temu, że tak się spytam, bo to rozumiem, bo tutaj rozmawiałem z Przemkiem, no on tam mówi, że z 2-3 lata, to wy jak byliście pierwsi, no to myślę, że z 5 więcej? Ja osobiście członkiem w klubie jestem od 2009 roku, ale klub znacznie dłużej działa, jest to ponad 10 lat już. A pierwsi koledzy klubowicze, założyciele wypływali już na dorsza w latach 80. W 1980 zaczynali łowić z plaży. Powiedz nam coś o tym namiocie, parawanie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na zawodach KLS w Karwieńskich Błotach. No i straszliwie wieje. No tutaj za tym parawanem jest zdecydowanie bardziej przyjemnie. To jest taki klasyczny plażowy namiot, koszt około 550 zł. Nie jest to może mało, ale znowu kupywać podróbki za 70 zł, które się składają przy byle wiaterku, nie ma sensu. Tu jest konkretna aluminiowa, lekka konstrukcja składana. Składa się to w minutę, dwie, bardzo szybko się składa, rozkłada. Jest to naprawdę solidny sprzęt. Jak byliśmy na zawodach w Niemczech czy w Anglii, no w Anglii to już w ogóle przy ciężkiej pogodzie to praktycznie każdy wędkarz posiada coś takiego. U nas to dopiero raczkuje. Jaka to jest firma? Jak to się nazywa? Jakiś model? Powiem szczerze, to akurat jest firmy Quantum, ale nie ma to znaczenia. To praktycznie wszędzie w chińskiej fabryce klepią jeden wzór, tylko naklejki zmieniają. Czy to jest Quantum, czy jakaś firma IMAX, cokolwiek. Nie ma to znaczenia, byle byłaby konkretna, solidna konstrukcja przystosowana typowo na plaży. Słuchaj, dzisiaj dosyć spora fala jest. Masz jakiś patent na tę falę? Próbujesz przerzucić tą rewę? Znaczy patent jest, oczywiście no przerzucam drugą rewę, kładę na samą krawędź. Nie staram się daleko za drugą rewę przerzucać, tylko kładę na krawędź, bo tak czy inaczej, czy jest to ciężarek z kolcami, czy klasyczna piramida, ściągnie go po prostu na skarpę drugiej rewy od strony morza. Także nie ma co się wysilać, bo im bardziej się wysilasz, tym wtedy więcej zestaw pracuje i zbiera wszystko po drodze. Także kładę na skarpę i tak zostawiam. Dobra, zdradź nam jeszcze, jaka to jest odległość. To chyba ze 100 metrów, co? Nie, akurat tutaj druga rewa, krawędź drugiej rewy jest bardzo blisko. To jest około 80-90 metrów. Tutaj Karwieńskie Błota to jest takie łowisko, że nie trzeba wcale daleko rzucać, żeby w drugiej rewie łowić. Łowiłeś we Władysławowie, w okolicach Władysławowa? Oczywiście łowiłem. W tym roku nie, ale w poprzednich latach jeździłem na wschodnią stronę Władysławowa, tam gdzie jest, nie wiem czy to jest oczyszczalnia ścieków, czy jakaś przepompownia. Tam. Chodzi ci o te kominy? Tak, koło Statoil. Tak, to jest no, elektrociepłownia, tak, nasza Władysławowska, no. Taka, i tam się zaczynają te pale, rozumiem. Tak, o. Tak. Tam łowiliśmy, ale to głównie właśnie wiosną flądry, nie? Bardzo dobre łowisko na flądry tam było. W tym roku nie jeździłem tam, ale wcześniej jeździłem. Naprawdę dobrze. Rozumiem, że niedługo zacznie się zima, troszeczkę przystopujemy z tymi połowami. Co później? Jak ten kalendarz brań się tak zaczyna, powiedzmy, od stycznia do czerwca? No praktycznie tutaj na naszym wybrzeżu wschodnim to łowimy do śniegów. Nie wiem czym to jest podyktowane, ale jak śnieg zaczyna leżeć na plaży, to po prostu przestaje brać ryba. No, tak tutaj wygląda. No i później wszystko zaczyna się od końcówki marca. Znowu cały sezon jest, aż do śniegów kolejnych. Dobra, dorsz, flądra. Co jeszcze można wyrywać? I tu czy na naszym tym wybrzeżu, w gminie Władysławowo, od Karwi po chałupy, czy są jakieś takie typowe miejscówki na konkretną rybę? I jakieś, może zdrać jakiś miesiąc, kiedy ta ryba najlepiej w tej danej miejscówce bierze? To znaczy się tak, każda ryba ma swój okres. Wiosną od marca do maja łowimy flądry, później zaczyna się ten okres letni, czerwiec, lipiec, sierpień, jest to głównie leszcz, przyłowem jest płoć, ale to są głównie te ryby właśnie białoryb tak zwany. No i później jesienią znowu zaczyna się dorsz i flądra. Na leszcza daleko trzeba wyrzucać ten zestaw? To jest jakaś taka zasada, że czym dalej tym lepiej? Nigdy nie jest to zasadą, że czym dalej tym lepiej. Trzeba łowić tam, gdzie jest ryba.
To jest podstawa. Zlokalizuj rybę, później łów. Najważniejsze w wędkarstwie jest lokalizacja. No dobra, to leszcz gdzie? Oczywiście na krawędzi drugiego rowu, spadu, głównie. Głównie łowimy na spadach, nie łowimy ani w dołach, ani na grzbietach, tylko na spadach. Dobra, ale tak, jeżeli mówimy o tej naszej wielkiej plaży w gminie Władysławowo od Karwi po Chałupy, to są jakieś takie miejscówki na leszcza, nie wiem, koło latarni morskiej na przykład? Nigdy bym nie powiedział, że są jakieś tam określone miejscówki. Oczywiście są miejsca bardziej oblegane przez wędkarzy lub mniej oblegane, ale nie można powiedzieć o czymś takim jak miejscówka. W plażę możemy podzielić na wlewy i przylewy. Bardziej tak bym podzielił, tak jak masz rzekę, masz bystrza, na których po prostu pokarm jest wypłukiwany, szybko przelatuje, i wlewy, w których gromadzi się i pożywienie, i ryba. Ryba czeka zawsze na skraju wlewu. Tak samo masz na plaży, masz wlewy i przelewy. Zawsze najbardziej, jeśli sami idziemy na ryby, nie na zawody, wybieramy krawędzi. Tak jak jest przelew, z przelewu trafia cały pokarm do wlewu, łowimy na krawędzi wlewu. To jest taka generalna zasada. Generalna zasada mówi: czytaj plaży. Co byś powiedział wędkarzom takim niedzielnym, którzy no, przyjadą powiedzmy z wędką w sezonie, nazwijmy to letnim, nie wiem, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No załóżmy, że mają no, plażę na tyle w cudzysłowie pustą, że mogą bezpiecznie sobie zarzucić ten sprzęt. Co, jaka taka główna rada dla nich? No wiadomo, że tutaj nie mówimy o ludziach, którzy mają na tyle dobry sprzęt, że mogą tam śmiało zarzucić 150 metrów. Powiedzmy, że no zarzuci, tylko co on ma na tych haczykach mieć? Są jakieś takie w okresie letnim typowe przynęty, które no się po prostu sprawdzają? Generalna zasada jest taka, że ryba nie bierze z litości. Musisz zastosować zawsze przynętę świeżą, pachnącą. Nie może być to byle co, bo ryba nie bierze z litości. Musisz mieć coś atrakcyjnego na haczyku, gdzie tą rybę zwabisz. Czyli na przykład śledź czy szprotka, która leżała w zamrażalniku przez miesiąc, ona już nie jest dla tej ryby dobra? Oczywiście z głodu taką szprotkę łyknie, ale lepsza zawsze będzie świeża. Aha, dobra, lecimy dalej na kolejny wywiad, także oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie go i zapraszamy na Władysławowskie plaże. Trzymajcie się, cześć! Cześć!